Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, zapraszam. Lily Allen wydaje płytę. Brytyjska wokalistka powraca do muzycznego show biznesu. 5 maja do sklepów trafi jej najnowszy krążek Jesus, a tytuł albumu piosenkarka zadedykowała Kanye'emu Westowi. Za to cała płyta ma być hołdem dla zmarłej tragicznie kilka lat temu Amy Winehouse. Nadchodzące dzieło Lily Allen promują single Air Balloon oraz Our Time. Ennio Morricone w Polsce. 14 lutego 2015 roku wystąpi w naszym kraju jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej, Ennio Morricone. Artysta, który Polskę odwiedzi w ramach tournée 50 Years of Music, zaprezentuje swoje najwybitniejsze dzieła, a na scenie towarzyszyć będzie mu 160-osobowa orkiestra symfoniczna oraz chór. A teraz klasyczny internetowy fail, ale tym razem z przesłaniem, a brzmi ono tak. Gdy jedziesz na rowerze, skup się raczej na kierowaniu. Przebieranie się podczas jazdy nie jest najlepszym pomysłem. Dobrze, że nie zaczął od spodni, mogłoby skończyć się to dużo gorzej. Najpopularniejsze płyty w Polsce. W ostatnim tygodniu Polacy najchętniej kupowali najnowszy studyjny dwupłytowy album Lux Torpedy. Tuż za nim uplasował się pierwszy od 10 lat krążek George'a Michaela Symfonica, a trzecie miejsce zajęła kompilacja jazzowych utworów European Jazz 2013. Mrozu w SK TV. Mrozu pojawił się już w SK TV News i w gorącej 20. Tym razem z telewizji przenosi się do internetu, a dokładnie na facebookowy profil SK TV. Właśnie tam, już w środę, o godzinie 19:00 odbędzie się specjalny czat, podczas którego piosenkarz zasiądzie przed klawiaturą, by odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Wszystkich fanów oczywiście zapraszam. DJ głównie zajmuje się miksowaniem muzyki. Problem pojawia się, gdy kawałek już leci, a na scenie trzeba się jakoś pokazać. Niestety internet jest bezwzględny i udawaczom nie popuszcza. Ostatnio furorę robi film pokazujący, jak miksuje m.in. Steve Aoki. Did you read that? Nie trzeba być znawcą, żeby wiedzieć, że palec na przycisku to nie jest miksowanie, no albo że potrzeba było do tego ich aż 3. Zapowiedź krążka Michaela Jacksona. W sieci pojawił się zwiastun pośmiertnej płyty Króla Popu. Album zatytułowany Xscape będzie zawierał 8 niepublikowanych wcześniej utworów, a w 45-sekundowym trailerze możemy usłyszeć fragment jednego z nich. Piosenka Xscape, która promuje wydawnictwo, została napisana przez samego Jacksona. Krążek na sklepowe półki trafi już 13 maja. Kanye West z brytyjskim producentem. Raper po raz kolejny zaprosił do współpracy Eviana Christa, jednego z najbardziej popularnych producentów w Wielkiej Brytanii. DJ, który naprawdę nazywa się Josh Leary, pomagał Westowi przy jego ostatniej płycie Jesus. Kiedy poznamy efekty współpracy obu artystów, na razie nie wiadomo, ale samego Eviana będzie można podziwiać podczas Freeform Festival. Impreza startuje 9 maja w warszawskim klubie Soho Factory. Jeśli pamiętacie bajkę Kapitan Tsubasa, musicie pamiętać również podwójny strzał Tsubasy i Kojiro. Jakiś czas temu dwóch graczy hiszpańskiego Levante postanowiło sprawdzić, czy jest to możliwe. I byli blisko. Caceresus. Of Ruben Garcia. Allebei tegelijkertijd. Hou nou toch op, jongens. Dit is toch niet te geloven. Dit is kolder van de bovenste. Ongelooflijk. Dit is om je dood te lachen. Szkoda tylko, że nie trafi.
Kamil Bednarek na żywo. Już wkrótce w sprzedaży ukaże się pierwsze koncertowe wydawnictwo wokalisty. Krążek Live Woodstock 2013, który pierwotnie miał trafić do sklepów już w kwietniu, będzie miał premierę 1 maja. Na albumie składającym się z płyt DVD i CD fani znajdą m.in. bonusy w postaci wywiadów z muzykami oraz koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2014. Muzyczny hołd Snoop Dogga. Amerykański raper opublikował w sieci nowy kawałek. Utwór nosi tytuł Will Miss You, a gościnnie pojawia się w nim kuzyn Snoop Dogga, Dace Dillinger. Piosenka powstała w wyjątkowych okolicznościach jako hołd dla zmarłego niedawno wujka obu muzyków. A teraz film, który w zaledwie tydzień stał się internetowym hitem. To miał być zwykły ślub, a ksiądz miał zaśpiewać piosenkę. Zrobił to jednak tak, że podbił serca nie tylko pary młodej, ale i ponad 30 milionów internautów. Zobaczcie i posłuchajcie. I tak stał się gwiazdą na całym świecie. Strategia Justina Biebera. Już od dłuższego czasu wiadomo, że wokalista pracuje nad kolejnym krążkiem. Tym razem jednak 20-latek postanowił być bardziej tajemniczy, idąc tropem Beyoncé, której udało się wyprodukować światowy bestseller bez żadnej reklamy. Kilka dni temu Bieber poinformował swoich fanów, że jego najnowszy album pojawi się jako niespodzianka. Podróż na Marsa. Zakończył się pierwszy etap eliminacji do projektu Mars 2025, którego celem jest skolonizowanie czerwonej planety. Choć podróż nie zakłada powrotu, zainteresowanie lotem jest ogromne. W eliminacjach wzięło udział ponad 200 tysięcy ochotników z całego świata, z których wybrano niewiele ponad 1000 osób, w tym 9 Polaków. Przez następne lata przejdą oni szereg specjalistycznych testów i szkoleń, a najlepsza czwórka zostanie wysłana na Marsa. A teraz zobaczycie, jak z chodzenia tyłem można uczynić sztukę. Tokyo Reverse to dość niezwykły i bardzo długi film o facecie, który po prostu idzie. Idzie tyłem i to w taki sposób, że po puszczeniu filmu od końca wcale nie on wygląda na nim dziwnie. Można powiedzieć, że przeszedł samego siebie. A to było podsumowanie dnia w SKTV News. Adrian Harasim, dziękuję i do zobaczenia.